Huragan Morąg pokonał w emocjonującym, derbowym pojedynku Sokół Ostróda, odwiecznego rywala 2-1. Konferencja prasowa, tradycyjnie opinie trenerów i tradycyjnie zaczynamy od trenera gości, Karol Szweda, trener Sokoła. Na wstępie naturalnie chciałem pogratulować trenerowi zwycięstwa i zespołowi Huragana Morąg. Myślę, że źle rozpoczęliśmy ten mecz, że weszliśmy w ten mecz, szybko stracona bramka po stałym fragmencie gry. Natomiast później zapaliśmy już powoli swoją równowagę. Zdobyliśmy bramkę wyrównującą. Myślę, że tutaj dużo gry w środkowej strefie boiska, zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej połowie zarówno jeden, jak i drugi zespół starał się stworzyć sobie sytuacje bramkowe. Myślę, że ten wynik mógłby zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Natomiast wygrał zespół, który zdobył tą drugą bramkę. Myślę, że niektórzy zawodnicy muszą pewne rzeczy zrozumieć. Też tutaj jakby troszeczkę tą odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku, brać też indywidualnie. Oczywiście to jest gra zespołowa, tutaj też pewne rzeczy musimy zacząć sami wyciągać z takich meczów. No i cóż, no, przegraliśmy mecz dzisiaj, za 3 dni mamy kolejny mecz, będziemy się do niego przygotowywać. Musimy z tego meczu te złe rzeczy poprawić, żeby w tym kolejnym meczu takich błędów jak dzisiaj nie popełniać, bo było zbyt dużo dzisiaj prostych błędów technicznych, które powodowały, że Huragan stwarzał sobie sytuację i no jestem z tego powodu bardzo niezadowolony. Dziękuję. Trener Kaczkana Huraganu, Czesław Żukowski. Jak zwykle dobre derby, emocjonujące. Było to widać, że to są derby również na trybunach, dużo kibiców i myślę, że drużyny nie zawiodły publiki, bo od pierwszych minut dobre spotkanie z jednej i z drugiej strony. To my rozpoczęliśmy strzelanie bramek po dobrym rzucie wolnym, Augusto bardzo ładną bramkę strzelił głową i wydawałoby się, że kontrolujemy przebieg spotkania. No i dostajemy bramkę na 1-1. I rzeczywiście żadna z drużyn dzisiaj nie kalkulowała. Myślę, że nikt się nie nudził. Już w pierwszej połowie mieliśmy dwie, można powiedzieć, stuprocentowe sytuacje. Maciążek z głowy z 5 metrów i Bogdański głową również źle przymierzyli, źle uderzyli. W drugiej połowie myślę, że od pewnego momentu zaznaczyła się nasza przewaga. To my byliśmy zespołem groźniejszym i stworzyliśmy kilka sytuacji do podwyższenia wyniku. I znowu stały fragment gry, rzut rożny. No i Maciążek, można powiedzieć, zrehabilitował się za sytuację z pierwszej połowy, bo miał tam dużo prostszą sytuację. I myślę, że o tą jedną bramkę w kreowaniu gry i w tych sytuacjach, które stworzyliśmy, byliśmy dzisiaj zespołem lepszym. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że nie zawsze przekłada się to na wynik. I takim przykładem był ostatni mecz wyjazdowy, gdzie graliśmy dobre spotkanie i przegraliśmy. A w dniu dzisiejszym cieszę się z tego, że przełożyliśmy tą dobrą formę z niedzieli na dzisiejsze spotkanie. I myślę, że trochę zawiedliśmy naszą tutaj dyspozycją w pierwszym spotkaniu inauguracyjnym na własnym boisku z ŁKS-em Łomża. Dzisiaj byliśmy innym zespołem, odważniejszym i myślę, że na koniec chciałbym pogratulować całemu zespołowi za to, co dzisiaj pokazali w fajnym, emocjonującym spotkaniu i myślę, że jednak to jednobramkowe zwycięstwo nam się należało. Dziękuję. Będą pytania? Będą. Mam pytanie do trenera Sokoła, co się dzieje z naszymi stałymi fragmentami gry, bo ta cecha na wiosnę to była nasza silna strona, gdzie dużo tych bramek strzelaliśmy i mało traciliśmy, teraz jest odwrotnie. Dzisiaj dwie bramki po stałych fragmentach gry straciliśmy.
a zagrożenie pod bramką przeciwnika no praktycznie nie stwarzaliśmy sobie w tym momencie. Przy pierwszej bramce akurat nastąpił błąd taktyczny. Zawodnik, który stał ustawiony w murze, miał stać w tym miejscu, w którym poszło właśnie dośrodkowanie, więc tak jak powiedziałem, za takie błędy trzeba brać też odpowiedzialność indywidualną, bo to był typowy błąd taktyczny. Uważam, że gdyby ten zawodnik w tamtym miejscu stał, nasz najwyższy zawodnik, tej bramki mogliśmy zdecydowanie uniknąć. No, natomiast drugą bramkę straciliśmy też po rzucie rożnym z Weflicie. Nie jestem teraz w stanie określić, kto zawinił przy tej sytuacji. Myślę, że na spokojnie sobie to po prostu zanalizuję na materiale wideo. I mam jeszcze pytanie, bo mam wrażenie, że ten mecz wygraliśmy w dwóch fragmentach. Indywidualne błędy, proste piłkarzy, straty i środek pola. Ma pan takie samo wrażenie? Myślę, że te bardziej indywidualne błędy, one napędzały troszeczkę tutaj gospodarzy. Tak naprawdę w wielu sytuacjach my stworzyliśmy sytuację drużynie przeciwnej, gdzieś ktoś źle wybił piłkę, ktoś źle był ustawiony, ktoś się machnął i to też tak jakby napędzało tutaj gospodarzy. Natomiast czy przegraliśmy środek pola? Myślę, że tutaj dużo by się toczyło w środkowej strefie boiska i to takie mówię typowo stricte piłkarskie, ale też i fizyczne. I tutaj dwa zespoły jakby, jak trener powiedział, nie kalkulowały, chciały przechylić szale na swoją korzyść. My też mieliśmy parę takich szybkich ataków, które myślę, że powinniśmy troszeczkę lepiej rozegrać i zakończyć strzałem na bramkę, ale tak jak powiedziałem, no nie udało się, w końcówce straciliśmy bramkę i tak to się wyglądało. Jeszcze jedno pytanie, czy wierzy pan w taką teorię, że jakiś przeciwnik nam leży albo nie leży, bo bilans z Huraganem ma pan 0-3. Znaczy ja nie wierzę. Znaczy nie wierzę w takie rzeczy, bo jak miałem się na takimi rzeczami zastanawiać, to nie miałbym czego szukać w piłce, tak? No, oczywiście tutaj statystyki nie przemawiają na korzyść, ale to jest, tak jak powiedziałem, to jest jeden z wielu meczów, to nie jest kolarstwo, gdzie liczy się jeden etap, tylko tu jest kilkanaście etapów i my przegraliśmy się mecz, ale mam jeszcze kilkanaście meczów przed sobą, będziemy się nad nimi koncentrowali to wszystko. Mam jeszcze pytanie do trenera gospodarzy, bo dzisiaj na ławce było w zasadzie tylko 5 zawodników. Pojawiły się informacje, że drużynę ma wzmocnić Igor Biedrzycki. Jak pan to skomentuje? Czas pokaże. Uważam, że była dzisiaj wystarczająca ilość zawodników na ławce. 4 zmiany można dokonać. Także kadra była 16-osobowa i wszystko okej. Okay.